W tym filmie jest naprawdę wiele wulgaryzmów, więc uważaj. Jeżeli jesteś na głośnikach, a twoja mama słucha, będąc w sypialni obok statu i prawdopodobnie razem składając skrable, ścisz troszeczkę, bo będzie wiele wulgaryzmów. To będzie wiele. Będzie Albatros. Hej, witajcie! Z tej strony Naruto Ciaga, dzisiaj zaproszę was na poniedziałkowego Naruciaka. Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Dzisiaj jest poniedziałek, więc mam nadzieję, że mija wam naprawdę miło tak samo jak mi sobota. I dzisiaj odpowiadam na wasze pytania, które zadaliście mi na fanpage'u, na którego was serdecznie zapraszam. Poza tym wielu z was weszło na Instagrama, ale jeżeli jeszcze jest ta jedna osoba, która nie weszła na Instagrama, to Instagrama macie w opisie, tam wrzucam swoje gołe fotki, już takie prawdziwe, hardkorowe, więc na pewno wam się spodobają. No i w sumie w tym tygodniu nie działo się zbyt wiele, więc w sumie no, mogę odpowiedzieć na wasze pytania. To... Jakiego koloru jest ta sukienka? No ona jest ewidentnie niebiesko-czarna, Kreksiu. Jakie kurwa... Ty to biały jest i żółty! Złoty jest! Ty masz niedojebanie mózgowe i czarny. Biały i złoty. Niebieski, który ma twoja mama w szafie. Biały, twoja mama jest niebieski. Chcesz się bić, kurwa? Czy jeśli zadzwonię na policję pod 799, to przyjedzie na Stecznym? Boże, no właśnie, kurwa, no! Taka sytuacja następująca, która teraz wynika z tego sytuacji, że takie pytanie... No ja mam 799, kurwa, jest na Wstecznym, tak jak rucham, kurwa. Rucham, kurwa, wszystko. Czy ty, Karolek i Krek, żyjecie w trójkącie, czy jesteś z Karolkiem tylko, że go zdradzasz? Słuchaj, sytuacja wygląda następująco, iż po prostu jest Krek, jest Karolek, ale ja Karolka bardzo lubię. On jest sympatyczny, on mi więcej zaoferowania niż ten osobie, która tutaj jest obok. Więc generalnie wydaje mi się, że no tak, można to jakoś tak potraktować, że jest po prostu Kreksiu i jest... Fu, pedał go, tu i długi też, tu. Nic żaden z nikim nie jest, kurwa, tu. Czemu mamy zadawać pytanie do poniedziałkowego w sobotę? A no widzisz, bo ja muszę tak usiąść albo stanąć. Ja tam w sumie lubię stać. I odpowiedzieć na wasze pytania i nagrać i włączyć i się zesrać. Oczywiście przed nagrywaniem, nie podczas. I to troszeczkę zajmuje, a ja chodzę do szkoły raz na jakiś czas, więc po prostu to nie wygląda, nie wychodzi poniedziałek. Ale masz bardzo fajne pytanie. Nie, już było plusie, już było plusie. Czy matka przyłapała cię na masturbacji? Uważam, że masturbacja jest żałosna i nigdy mi się nie przytrafiła. Ja się po prostu nie masturbuję, nie widzę takiej jakiejkolwiek potrzeby, żeby to robić i nie boję się teraz o tym mówić. Uważam, że jest to niepotrzebne, że nasza wyobraźnia nam wystarczy do tego, aby tego nie robić. Że sobie można to wyobrazić podczas snu. Po co są świadome sny? Proszę wykorzystać. Masturbacja jest stratą czasu. Czas to jest pieniądz. Bez czasu nie ma życia. I bez życia nie ma czasu. Więc jeżeli się masturbujemy, nie mamy czasu. Jeżeli się masturbujemy tak, że nie mamy życia. Bo jeżeli nie mamy czasu, to nie mamy też życia. Więc tak się masturbuje. I tak mama mnie przyłapała na masturbacji wczoraj. Jeśli ryby i krewetki to owoce morza, to czy wiewiórki i jelenie to owoce leśne? Ostatnio naprawdę mnie zaskakujecie pytaniami. Dajcie naprawdę mądre i złożone. Często nawet popełniacie tylko i wyłącznie jeden albo dwa błędy ortograficzne, a nie 10. Jestem wam za nie naprawdę bardzo wdzięczny. Znaczy dla mnie naprawdę wiele. Ale odpowiadając na twoje pytanie, prawdopodobnie tak jest. Oczywiście mogłem napisać rozprawkę na 2000 słów, ale to nie jest matura. Jednak chciałbym, żebyś się zastanowiła, czy jedzenie wiewiórki jest normalne? Czy jeżeli zjesz wiewiórkę, nie będziesz zwana popierdoloną? Bo bycie popierdolonym nie jest łatwe. Przykładem jest kurczak popierdolony, którego jak zjesz, to teoretycznie też jesteś popierdolony. Zastanawiałeś się kiedyś nad sensem wulgaryzmów? Po co one są? Czy są one po to, żebyś się ich wstydziła? Czy są one po to, żeby nam zabrano je używać? I dlaczego tyle wulgaryzmów kończy się na dol? Przypierdol, wypierdol, albo na dal. Wypierdalaj, dopierdalaj, zapierdalaj. A momentami nawet jak wejdziesz do kuchni, kiedy jest tam mama, spierdalaj. Na tym trzeba kiedyś porozmawiać. Od kiedy jesteś w ciąży? Nie no, tak to nie jest, słuchaj, no to nie daj spoko w sobie, nie, aż tak bardzo nie przetyłem, no. Dlaczego no tak mówisz? Coś dlaczego się śmiejesz? Jebany gubasie. No kurwa, ty chuju. Kurwa, jebany gubasie. Co sądzisz o chłopakach, którzy się malują? Uważam, że jest to głupie. W sumie każdy powinien być naturalnie przystojny. Ja na przykład nigdy w życiu się nie malowałem. Uważam, że malowanie jest sztuczne. Po prostu jeżeli coś się maluje, to nie wygląda prawdziwie. I swoje niestety jakieś... Co
Ty jebany pindrusie, padalusie, kurwa w dupę za pelusie, kurwa jesteś jak wiatropylny, jak twoja matka podczas iPhone'a, kurwa pukania, kurwa ładuje cię w trąbę. Rozjebałeś mi iPhone'a! iPhone'a mi rozjebałeś! Kupię sobie dobiegę. Ruchasz się, czy trzeba z tobą chodzić? Odpowiadam na to pytanie już nie raz, ale mimo wszystko trzeba ze mną chodzić. Uważam, że chodzenie razem, na przykład na spaceru do kina, jest naprawdę dobrym początkiem przyjaźni. Friendzone, chuj! Co masz zamiar robić, jak zdążysz 18 lat? Będziesz dalej nagrywał? A co, jak będę miał 18 lat, to mam przyjść na emeryturę? Czy jak będę miał 18 lat, to umrę na zespół naruciakowania? Ja będę dalej nagrywał. W sumie 18 lat będę już miał niedługo, więc wątpię, żeby to był aż tak odległy okres czasu, żebym zagnął kanał 3 razy i 2 razy umarł i 3 razy padł pod tira i 2 razy jadł pizzę. O Boże, jaka ta pizza jest piękna. Więc easy peasy, lemon squeezy. I will record. Jak się, że się przytulają? Skoro mają kolce, to chyba się kują. Nie no, tak to nie wygląda tak sytuacja. Boże, ty znowu tutaj wchodzisz! Ja tutaj wchodzę! Za każdym razem po samym miejscu! Dlaczego? Co tutaj jest takiego ciekawego? Kurwa, miałem czwórkę z biologii. Jak wyszło, kiedy się przytulają, tak biorą się na bata, kurwa i Kiedy ty przyjebany? Nie wiedziałem, co powiedzieć do tego. Kiedy jesteś przyjebany? Wolisz wysokie dziewczyny czy niskie? Mam prawie albo ponad, albo mam po prostu 1,90 m wzrostu. Lubię duże rzeczy, posiadam duże rzeczy. Co za tym idzie, po prostu też lubię wysokie dziewczyny, ale czy to dyskwalifikuje niższe dziewczyny? Aj, w żadnym wypadku. Ponieważ mimo, że moim ideałem jest blondynka z niebieskimi włosami oraz wysoka, to ideały nie istnieją i zawsze jeszcze prócz wyglądu jest charakter, a ten charakter mimo wszystko, w każdym wypadku i w każdej sytuacji, przewyższa. Dlatego jeżeli kogoś charakter mnie po prostu przyciąga, to naprawdę na wygląd, na wysokość, na rozmiar czegokolwiek w majtkach nie zwracam uwagi. Czy rozmiar w majtkach u dziewczyny? Nie, to chyba nie pasuje. Zgłaszam się do odmeldowania, proszę państwa, to był poniżegowy naruciak, był dosyć wulgarny, był dosyć ofensywny, tylko i wyłącznie przez tego gościa, który właśnie się rozbiera na moim nagraniu, który właśnie dzięki temu, że się rozbiera, i przedtem dlatego, że zdejmuje spodnie i będzie się masturbował, dzięki temu właśnie załapię przynajmniej 5 subskrypcji, ponieważ pewnie ktoś wejdzie do siebie na kanał i pewnie ktoś właśnie prawdopodobnie, że coś nagrywasz, czy prawdopodobnie będziesz miał z tego 5000 po tym filmie i dobra, to wejdźcie do niego, zobaczcie jakie on gówno nagrywa, jak rzuca iPhone'ami, rozumiecie, że ten debil wziął iPhone'a i jep. Dzisiaj rozwalił mojego iPhone'a, na swoim kanale rozwalił drugiego iPhone'a. Więc jeżeli lubicie rozwalać iPhone'y, to serdecznie zapraszam was do niego. No i cóż, jak to się mówi, zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten odcinek wam się spodobał. Kolejne pytanie możecie mi zadawać na fanpage'u i tam będę was o to prosił. Więc jeżeli jeszcze nie lajkujecie fanpage'a, to zapraszam was do lajkowania na dole. Kurwa, to mi mikę sobie sadzę w dupsko, kurwa. Brunada, co? Więc jak muzyka idzie w górę, zatańczmy. Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymetający odcinek ci się spodobał, nie zapomnij łapce w górze. A tak w ogóle to na fanpage'u są moje gołe fotki. Link w opisie.